Cześć, witajcie, z tej strony Zyrkon i mam dzisiaj dla was przewodnik po zarobnikach, jakie mamy w Battlefield 3. Zapraszam. Będziemy omawiać przybliżenie, czas oraz ogólny wygląd. Więc tak, zacznijmy od celowników mechanicznych. Są one różne przy każdej broni. Zoom wynosi 144%, czas przycelowania i odcelowania wynosi 0,264 sekundy. Dalej mamy kolimatory amerykański. Zoom 144%, czas przycelowania 0,264, czas odcelowania 0,333 sekundy. Rosyjski kolimator, czyli Kobra, taki sam w statystykach, zasłania o wiele mniej ekranu niż zwykły kolimator. Dobra, przejdźmy do holograficznych. Ich zoom to 183%, czas przycelowania taki sam jak przy kolimatorach, 0,264 na 0,333 sekundy. Zasłaniają one trochę więcej miejsca niż kolimatory, zwłaszcza PKAS, który może zasłonić nam przeciwników. Dalej mamy celowniki z zoomem 3,4, czyli M145 i PKA. Ich zoom to 297%, czas przycelowania 0,333 sekundy, odcelowania taki sam. M145 zasłania nam praktycznie cały ekran, PKA zasłania niedużo jak na celownik w takim przybliżeniu. Dalej mamy celowniki AKUK i PSO1. Ich zoom to 346%. Czas przycelowania i odcelowania również 0,333 sekundy. Dalej mamy lunety dostępne do karabinów szturmowych, broni technika oraz lżejszych karabinów maszynowych, czyli L86A2, M27IR, QBB95, MG36, RPK74M. Mamy tutaj szóstkę i siódemkę. Szóstka zoom 517%, PKS 0,7-600%. Przy obu czas przycelowania i odcelowania to 1/3 sekundy. Dalej mamy lunety dostępne tylko dla karabinów snajperskich. Ósemka, zoom 680%, czas przycelowania 0,363 sekundy, czas odcelowania 0,297. Dwunastkę, lunetę o największej mocy w grze, zoom 1040%, czas przycelowania 0,36, odcelowania 297 sekundy. Mamy jeszcze nokto wizyjne, przez które nic nie widać. Mamy wersję snajperską i zwykłą, które różnią się tylko tym, że na snajperskiej mamy krzyżyk, na zwykłej mamy kropkę. Obie mają zoom 144%, czas przycelowania, odcelowania 1/3 sekundy. W pistoletach mamy zoom 144%, czas przycelowania i odcelowania 264 sekundy. To tyle na dziś, mam nadzieję, że pomoże wam to w wybraniu celowników następnym razem. Jeżeli wam się spodobało, jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, oceńcie, komentujcie i subskrybujcie. Cześć!